Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson i witam was serdecznie na kolejnym odcinku na Palionowie. Oczywiście na samym początku zaproszę was bardzo serdecznie na mój kanał Szybson Plus, ponieważ tam odcinki są codziennie o godzinie 14:14, więc myślę, że warto, ponieważ, no, wiecie, jak jesteście na plusie, to wiecie wszystko na temat jednego bloku, wiecie wszystko na temat donatów ekipy, które sobie ostatnio jadłem, więc no, zachęcam was bardzo serdecznie i bardzo ważna informacja jest taka, że filmem z tymi donatami ekipy byliśmy na karcie na czasie, więc to jest ponownie się to stało, że jesteśmy dwukrotnie na karcie na czasie, więc niesamowite, że dwa dni temu stało się to po raz pierwszy, dwa dni później staje się to po raz kolejny, a wierzę w to, że jeszcze się to za niedługo znowu powtórzy, więc serdecznie was zachęcam do wbicia na plusa, będzie mi bardzo miło. Tyle, nie przedłużam. Jesteśmy oczywiście na Palionowie i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że musimy podjąć, prawda, stanowcze kroki dotyczące właśnie tego, co tutaj się dzieje na tym Palionowie i tego, że Milki i Palionka są uwięzione w tamtym gdzieś zamku i nie możemy ich uratować. Więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku wykonamy szturm. Wykonamy po prostu atak wraz z Bzykiem, ponieważ Bzyku jest aktualnie na serwerze i myślałem, że właśnie, wiecie, pójdę do niego, zagadam do niego, spytam się, czy chce ze mną zrobić taki szturm i po prostu, wiecie, uzbroimy się na maksa, bierzemy elytry, robimy tam, prawda, atak na ten zamek i po prostu... Jakby celem nie jest uratowanie teraz, bo wątpię, żeby nam się udało je uratować, ale celem jest to, żeby po prostu tam polecieć, nastraszyć się tego, tak żeby on po prostu, wiecie, żeby poczuł presję i żebyśmy po prostu za drugim atakiem, jak już rozeznamy się w terenie, to po prostu uwolnić dziewczyny z tego zamku. No ale teraz tak, co nam się może przydać do tego? Ja za bardzo właśnie nie wiem. Wiecie co, ja najpierw w pierwszej kolejności zajdę po Bzyka po prostu może i po prostu z nim przygotuję się i ustalimy, co tak najlepiej byłoby zabrać właśnie na taką wojnę i co może nam pomóc w walce z Yetim. Tylko muszę do niego zajść, bo on jest u siebie na chacie chyba, ale ja mam elektrycznie. Dlaczego ja biegnę na piechotę? Co jest grane? Lecimy sobie tutaj. Raz, dwa, trzy. Dorobiłem sobie trochę tych fajerwerek, bo miałem ich już bardzo mało. Dobra, dzień dobry. A kto tam? O, dobra, to ty. Ty, no bez przesady, dobra, bez przesady, żeby od razu we mnie ładować ze strzały. Nie, słuchaj, ale jak już jesteśmy przy temacie strzały. No. Masz jedną. A, mam troszeczkę. Możesz, 12 ci dam. A nie, no ja, mi wystarczy jedna, bo ja mam... ten, Infinity. Łuk z nieskończonością. Tak, rozumiem. Tak, tak. No i właśnie... a nie miałem właśnie tego jednego łuku, więc teraz możemy się bić na łuki faktycznie, jak chcesz. O, ty nie, żartowałem, nie, dobra, nie, żartowałem, żartowałem, żartowałem. Nie w tym dzisiaj jestem, nie po to dzisiaj przyszedłem. Przyszedłem dzisiaj po to, żeby zaproponować ci pewien atak. Ulala, jaki atak? Ulala. Zaproponować ci atak na ten zamek Yetiego. W sensie, to jest taki atak, który ma na celu po prostu osłabić jego bariery. Wiesz, wlatujemy w ten zamek, mówimy mu hello, hello, co tu się dzieje, kurde, i tak dalej, no i po prostu rozeznajemy się w terenie, robimy jakiś tam, wiesz, rozkopujemy kilka TNT, może się wysadzi i wracamy z powrotem. I już jest zameczek osłabiony i możemy, prawda, w następnym odcinku, kurde, próbować uratować dziewczyny, czy coś takiego. Tylko, bardzo ważna sprawa. Co nam się może przydać do takiego ataku? Potrzebne do ataku? No wydaje mi się, że tak. No zbroja, wszystko, elektryczne. No zbroję to ja już mam na przykład, nie? I na pierśnik, ja tak, też żeby... Mam, ja też mam, żeby ja też ten, mam, masz zbroję też, tak? Ale tak. Na przykład, nie wiem, no ty masz... Powiedz, że masz TNT, bo ja nie wiem właśnie, czy ja mam. Ja no nie pamiętam, czy ja robiłem. Ja nie TNT, bo ja każde TNT, jakie mam, to wydaję na fajerwerki, rozumiesz? Ale ty masz masę rzeczy tutaj. No. O kurde, dobra, a ty no, masz, dobrze, jeszcze dobra. Masz magazyn na dole, nie? Ja nie mogę, dobra, nie będę ci grzebał po skrzynkach. Co to jest niestety... za pota? A, to, leczenie, to jest, dobra. To jest jakieś dobra, słuchaj, to chodź, pójdziemy uzbroić się u mnie. Weź sobie całą zbroję, tylko swoją, to jest twoja cała zbroja? Wiesz co, ja mam w Ender Chestie właśnie niestety, aha. Bo ja ją chowię, bo często ginę. A gdzie ty masz Ender Chesta? Być, wiesz co, on był chyba u Paliona, ale już teraz nie wiem, gdzie on jest, bo mi gdzieś dobra, ukradli rozumiem. Mi. Dobra, wpadaj do mnie, dawaj, lecimy tutaj się uzbroić jakoś. Okay. Teraz tak, co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebne, tak jak powiedziałem, TNT, z tym, że ja nie mam TNT, ale może będziemy w stanie je zrobić. Czekaj, czy ja mam jakieś... Co jest potrzebne do TNT? Jest potrzebny piasek? 5 prochu, 5 piasek i 5 prochu i 4 piachu. Nie mam piasku. To jest problem. Nie mam piasku. Ja ale... wiem, aha, no bo piasek się ciężko zdobywa, bo daleko mamy pustynię. Tak, no, no, ale będzie trzeba... Dobra, ale mam tu flint, mam, czyli potrzebujemy flint, piasek i żwir. Nie? No ja mam, że... A nie, proch, co ja gadam. Proch potrzebujemy. To ja... Od creepera, to proch mam, to proch mam. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja koło ciebie. A, tu jesteś. To chodź, lecimy, chodź, lecimy do tego, do mojego laboratorium. Zapraszam. A co tutaj, tam w tym laboratorium tam, jest? Ulala, wsiądź sobie i jedź. Siema, dobra, dzięki, dobra, mam nie wysiadać, rozumiem? Nie, nie wysiadać, na samym końcu wysiadasz, wysiadasz i nic nie robisz, wózek sam wróci. Ty, serio? Wysiądź. Aha, faktycznie. I on wraca. O kurde, popchnąłem go znowu. No, 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 ale wracałby sam. To jest taki fajny mechanizm. Tak, tak, weź tak, sobie bo wsiądź, to jest... Wsiądź, nie, 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 już popycham go i tu też jest i to w drugą stronę też tak działa, że nieważne z której strony, rozumiem, gdzie lecisz, ja chcę to wózek zawsze wraca.
Kurczę, ale to jest fajne, to trzeba zrobić na mojej kolejce tamtej na górę, bo to... Tam by się to przydało, tam by się przydało na pewno. Dobra, chodź tutaj na górę, bo tutaj gdzieś powinienem mieć, prawda, masę tego, prochu, tego gunpowdera, dobra, mam. No i piasek, powiedz, że masz piasek w domu. No mam troszeczkę piasku. Ta, to mam, dawaj, mam. To bym zapożyczył tego piachu. Bo ja nie chcę, wiesz jaki jest problem, my mamy tutaj dużo piasku niby przy rzekach, tylko nie chcemy tego niszczyć, bo to będzie brzydko wyglądać, jak weźmiemy stąd no piasek, tak, nie? Tak, tak, no, więc dlatego pytam, czy masz. Teraz daleko, jasne. Dobra, doleciałem tutaj. Piasek, tu nie masz? Masz na dole, mówisz, dobra, mam, to schodzę mam, na dół. Mam, już, 45. Świetnie. Dobra, teraz tak, gdzie jest crafting? Gdzie ty masz crafting? Tu jest. O. Dobra. I teraz tak, TNT. Na krzyż. No ale ja tu sobie mam tę podpowiedź taką, jak to się robi, czekaj. TNT, jest. Korzystasz z tej książki? No bo o wiele lepiej to się szybciej robi. Dobra, słuchaj, oddaję ci nadwyżkę tego, co mam. Proszę cię bardzo, weź se to. Mam 6 TNT, ale... to nam powinno wystarczyć na razie. No taki wiesz, początkowa rozruba, bez szału, bez przypału. Ale to jest problem, a masz czym to w ogóle odpalić tak swoją drogą? Bo jak wiesz my to odpalimy? No nie mam. A masz zapalarek? No właśnie. No, trzeba redstone'a tylko jedne wziąć. Mamy redstone'a. Nie no, zapalarę lepiej, szybciej. Mówisz? A ja zawsze to pochodniami robię, ale... Serio? Ale to musisz tą pochodnię rozwalić później. Dobra, czekaj, masz jedno żelazo? No, ja tak, ja mam w ogóle... Ja mam zapalarę w ekwipunku. To dawaj. O, widzisz? No i to o wiele szybciej, bo stawiasz takie coś i od razu... No, ale spokojnie. Wiedziałem, że się obstrasz. Chciałbyś. Dobra. Słuchaj, lecimy w takim razie tam, trzeba się skonfrontować, kurde, z tą sytuacją. Jest akurat noc, więc pod osłoną nocy robimy tam atak. Jak z moją elytrą? No ma jeszcze ponad połowę, nie? Będę musiał pozabijać tych trochę. No wiesz, bo to się skończy i będzie taki moment, że będziemy lecieć do tego Yetiego i komuś się skończy elytra. A nie, to tak nie działa. No jak to tak nie działa? Nie, elytra się nie kończy w powietrzu, ona się kończy jak wylądujesz. Naprawdę? Jak lecisz, to jej nie ściąga w ogóle tego, co masz, tylko dopiero przy wylądowaniu jakby zadaje damage. Niesamowite, serio? Ja myślałem, że to działa tak, a to ile ci zejdzie tej elytry zależy od tego, ile przebiegłeś kratek? Czy od ile sekund jesteś w powietrzu? Nie mam pojęcia, szczerze ci przyznam. To jest ciekawe, nie? Dobra, no nieważne. Dobra, jesteś już w tym zamku, stary, dobra, uwaga. Tam on jest! O kurczę, ale trafiliśmy. To patrz, wiesz co robię teraz? Patrz. On się zdziwi. Patrz. To jest początkowe tutaj, prawda? Zaatakowanie sytuacji. Patrz. Uciekaj. Nie podpaliłeś. Dobra, zajara się, spokojnie. Uwaga. To jest taka bomba czasowa. Dlaczego to się nie zapaliło tak swoją drogą? Wow! Creeper mi wybuchł na plecach! Dobra, weź uważaj. Stary, to się nie chce zapalić. Nie, no to się zaraz... Co szaliliście? Dobra, ale ja mam gdzieś ten twój pałac, ty! No dawaj, dobra, słuchaj, wypuszczaj dziewczyny. Nigdy ich nie wypuszczę, jesteś śmieszny, nigdy nie wypuszczę. Dobra, ale przyznajesz się do tego, że masz je tutaj? No mam je, no. To ja sobie idę, dobra? Nie, wypad, ale czemu ty w ogóle tu szukasz? Po pierwsze, napraw to, w tym momencie. Ja nic nie będę naprawiać, mam gdzieś to. Dobra, inaczej, dobra, naprawię to, jak je wypuścisz. Nigdy ich nie wypuszczę. No to, ty nie rozumiesz, że ja ich nie wypuszczę. Ale no to skoro ich nigdy nie wypuścisz, no to nigdy ja ci tego nie naprawię. Nie wiem, czego nie rozumiesz, to się połączy. Ale dobra, zacznijmy od tego, co ty w ogóle tu robisz? Nie masz wstępu. Ja co ja tutaj robię? Posecie. Patrz, widzisz, co mam jeszcze tutaj w ręce? O! Nie. Jakie nie masz wstępu na... Patrz, tu zaraz stawiam i podpalam to zaraz. Nie. Tu wiesz, szczypsą, wiesz co, ja tak myślę, a co jak jesteś się wkurzy i już w ogóle nam nigdy nie pokaże, gdzie te dziewczyny są. Dobra, ale my doskonale wiemy, że one tutaj są. Dobra, wypuszczaj je. Tylko on ma klucz do nich. Mnie to nie obchodzi, ale ja... Dobra, wypuść je i ci naprawię ten zamek, dobra? Na kompromis musimy pójść. Nie, ale to jest, patrz, ja zbieram już itemy. No. Musisz ze mną pójść, nie możesz... Ale co jakie mam z tobą pójść? Ja nie... No pójdź ze mną. Ale mogę być uzbrojony. No możesz być uzbrojony, tutaj dobra. Tylko. Mareczek, poczekaj chwilę, dobra? Ja mam czekać. Tak, czekaj, bo on coś chce, ja zaraz wrócę. No w porządku. Dobra. Co? Wypuszczę ich, ale pod warunkiem, jakim? Że pomożesz mi przejąć palionowo. No chyba cię spędzi coś. Nie ma takiej możliwości w ogóle. Dlaczego ja mam ci pomóc przejąć palionowo? Musisz chłopaków przekabacić jakby, żeby po prostu to wszystko było moje. Nie wiem, dokucza im, psuj im życiem.
Normalnie, ale to jest no nienormalne, dlaczego ja mam im nie, takie coś robić? Ale dobra, ale... inaczej, jak tego nie zrobisz, to ich nie wypuszczę. Nigdy, dobra, nigdy. Słuchaj, masz taki zamek tutaj fajny, odbuduję ci to, odbuduję no, ci to. I po prostu... Fajne. Z kurde, takim błądem. Dobra, znaczy co, ja nic nie powiedziałem. Wypuść ją. I ją, w sensie nie, je. No ja ci powiedziałem, ale ja ci powiedziałem, co masz zrobić, ja już ale nie zmienię decyzji. Ale co, że ja mam... Co? Dla mnie to mogę być w tej jaskini cały czas. No, ale ty jesteś z Wyrolem. Nie jestem z Wyrolem. No ale to dlaczego je tutaj więzisz? To jest nie, to jest nieludzkie. Bo ja lubię te dziewczyny. Ale dobra, zresztą... Jesteś się normalny. No dobra, wiesz się wypuść. No, nie, nigdy nie wypuszczę, powiedziałem ci. Albo mi pomagasz przejąć palionowo, albo po prostu no. Dobra, więc co mam dokładnie zrobić? Macie opuścić palionowo. Co? Jak ja mam to zrobić, że mamy opuścić palionowo? No, nie wiem jak to zrobić, słuchaj, ty musisz się wykazać tą inteligencją, którą niby posiadasz, dlatego musisz zrobić wszystko, abyście opuścili palionowo. Ale co, że wszyscy? Nadzieję, że jest to zrozumiałe. Ale, no ale wszyscy, po co my mamy opuszczać palionowo? No, ale ty, słuchaj. No to żebym ja tam przyszedł, dobra, dobra, ja wszystko zrobił. Słuchaj, pomożemy ci rozbudować ten zamek, już miał tu fajną nie. wioskę, co zrobić z tego zamku. Po co nigdy. Chcesz psuć zamek... naszą wioskę? Po co? Ten zamek, ja nie chcę, a kto powiedział, że psuć, ja chcę ją przejąć. Ale dlaczego akurat ją? Jest tyle innych wiosek. Ale no co z tego, że jest tyle wiosek, ale wy mnie wszyscy wkurzacie. Dlatego mam palionkę, dlatego mam milki, dlatego nigdy ich nie zobaczycie, jeśli nie dostanę tej wioski. Dobra, wszystko dobra, 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 dobra. Masz, czyli podsumowując, mam jakoś sprawić, żeby wszyscy opuścili palionowo? Tak. I ty sobie wtedy już mógł swobodnie w nie wejść, tak? No, tak, po prostu. Ale dobra, ale jeżeli... Obiecaj mi jedną rzecz, że jeżeli to zrobię i odejdziemy wszyscy, założymy inne palionowo gdzie indziej, to już tamtego palionowa nie zaatakujesz. Zadowolisz się tym. Tak. Musisz mi to obiecać. Musisz mi to obiecać, tak, że po prostu tak. zachowasz to, ale już następnego nie zaatakujesz. Tak, tak, tak będzie. Tak? Tak. Obiecujesz. Tak. Może złożyć przysięgę na to? W sensie, patrz, na przykład przysięga na Dirta? Masz mięsko. No, może też być. No dobra. Dobra, dobra, no to w takim razie, no deal. Ja, ty dałeś mi mięso, ja ci dałem Dirta. Myślę, że to jest to. Śnieżka, prawda, pojednania. No, nieważne. Dobra, co ty masz fajerwerkę? A, bo ty masz elytrę też. Dobra, no nieważne, dobra, okej. Okay. Dobra, dogadani. Dobra, no to... No. Bzyku, chodź, koniec szturmu. Musimy wracać. Ja coś słyszałem o jakimś opuszczaniu, kto co opuszcza? Nie, no że dziewczyny opuszczą ten zamek za niedługo, że wypuści, wiesz? Chodź, dobra. Już możemy wracać. A to dogadałeś się z nim już? To ty? No, tak. Ale zaraz, co? Po prostu za naprawienie mu zamku, zgodził się. Jak to? Co ty gadasz? No, tak, ja mu naprawiłem, bo miałem przedmioty tam w skrzynce, on miał około... Ale zaraz, co? Nie, zaraz, to super. Ja nie rozumiem. A chodź, musimy wrócić na palionowo. Ja słyszałem jakieś opuszczenie, że co, że dziewczyny nie, opuszczą... Nie, no że dziewczyny opuszczą zamek, spokojnie. Jakieś opuszczenie tam było palionowo, ja już nie... Nie, opuszczenie zamku. Na palionowe. Tak? No tego. To musiałem tak. słyszeć. Tak, no byłeś za ścianą, to co mogłeś słyszeć, nie? No tak, no chodź, właśnie. Chodź z powrotem na palionowo. Tak, troszeczkę, żebyście mnie nie widzieli, nie tak chciałem, żeby się Yeti nie wkurzył, to tak trochę podsłuchiwałem, ale nie potrafiłem właśnie, nie do końca rozumiem, miałem o co wam chodzi z tym opuszczaniem. Nie przejmuj się, nic złego po prostu, wiesz, jakby... No dobra. Po prostu musimy wrócić. Okej, no w porządku, no tak się dogadałeś, to ej, no to co ustaliłeś w końcu, że on wypuści tę dziewczynę, czy nie wypuści? Jak to się skończy w końcu? No różnie się skończyć może. Różnie? Wiesz, jakby ja nie wiem, co no, będzie, no nie? Dobra, Szczepan, czyli nie chcesz mi mówić na razie po prostu. Tak, na przykład tutaj ta podłoga całkiem fajna, nie? No. Nie kop mi kłon! Nie, Szczepan, co ty robisz? Ej, Szczepan, nie, chyba sobie żartujesz, nie? Szczepanie. Nie! Ty, Szczepan, co ty Marek, to już się nie nadaje do życia, musimy odejść. To samo trzeba zrobić z innymi domkami. Nie no, zostaw, nie, Szczepan. Tak, naprawdę, tak trzeba zrobić. Musimy. Wiesz co, tutaj już nie jest bezpiecznie. Nie, co ci się stało? Przecież ty taki nie byłeś. Nic, po prostu Ej. Dziewczyny za niedługo wrócą. Nie, ja czegoś nie rozumiem. Nie, to nie będzie, to musimy prezent. Mareczek, musisz przekazać reszcie chłopaków po prostu, że nie możemy tu być dłużej. Nie możemy? Dlaczego? Ale dobra, ja nie rozumiem czegoś. Szybko, musisz się przespać No, z tym. Bo wiesz, bo...
No, dziewczyny wyjdą z zamku. Nie, no wiem, że dziewczyny wyjdą, ale to co? To my musimy tutaj już nie mieszkać? My nie możemy tutaj być w ogóle? W sensie, no, lepsze miejsce tam jest. Tam jest lepiej, więcej tak, słońca. Więcej słońca tam jest. Przecież tu jest więcej tu wody, jest... lepsze żyzna gleba. No. No jaka żyzna gleba? Nie, Szyson, co, ja nie wiem, co tam, o czym wygadaliście, Marek, ale... wszystko jest git, po prostu, wiesz, ty... No dobra. Mam plan, nie? Po prostu wiesz tam co? Musimy, wiesz, bo tutaj, ja myślę, Szyson... nie wiem, podoba ci się tu? Tu jest tak średnio. No podoba mi się, nie, super, nie, jest średnio, jest. Po prostu, wiesz, dobra, wydaje mi się, że powinniśmy się po prostu, wiesz, patrz, ile tu już tego jest, taka nuda, nie? Trzeba coś nowego. Tam, nie, tam nie. Byśmy polecieli w tamtą stronę. OMG, Szybson, nie. Serio, ale nie, tak. Ale dlaczego ten pomysł ci się nie podoba? Jest super moim zdaniem. Bo tutaj już nawet tak, wiesz, masa śniegu, zamrożone, to już tak, wiesz, tak... Coś mi tutaj nie gra, tak. Nie, Szybsonie, jak tak... Pogadamy jutro. No musimy. Tam, wiesz, z chłopakami trzeba pogadać, bo po prostu musimy zaplanować wyprowadzkę. Faktem, bo mi się to nie podoba, naprawdę. Słuchaj, wszystko jest super. Dobra, trzym się, cześć. Na razie, Szybson, ja naprawdę nie wiem, co ci się stało z tym Yetim, ale jest, uważaj na siebie. Jest wszystko git. Nie, dobra, widzowie, ja nie wiem, jak ja mam to przekazywać, że mamy stąd odejść. To jest niemożliwe po prostu, ja nie wiem, jak mam to zrobić, wiecie, bo jak ja mam powiedzieć, że Yeti powiedział, że jak opuścimy, to on wypuści dziewczyny, no przecież mi nie uwierzą w to. Przecież to jest totalnie, to jest tak chora sytuacja. Osiedliliśmy się tutaj taką piękną wioskę, no po prostu jest przecudowna, no ja oczywiście żartowałem z tym, że tu jest paskudnie, bo to jest cudownie, przecież to jest najlepsza wioska na Palionowa, jaka w ogóle była. I ja nie wyobrażam sobie tego opuszczać teraz, nie, a Yeti tego oczekuje, no nie, to jest po prostu, to mnie po prostu... przerosło.